Dobrze, to może zmienimy temat z placu młynów. Chciałbym się przenieść na ulicę Krzyżowica, bo chciałbym nawiązać do tych remontów kamienic, o których podjęliście uchwałę w styczniu na sesji. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego akurat powiadomo, skupiacie się głównie na kamienicach i centrum, żeby to ładnie wyglądało, dlaczego została wybrana kamienica przy ulicy Krzyżowica 5. Wiem, jaki jest koszt, bo tam jest w uchwale wszystko napisane, to jest 90 tysięcy złotych. Jaki tam jest zakres roboty? To znaczy nie, dofinansowanie jest 90%. Dofinansowanie 90% i to jest 30% ale, całego. Ale właśnie, dlaczego to prostuję? Bo to jest bardzo istotna informacja. Że nie koszt jest 90 tysięcy, tylko dofinansowanie nasze jest 30%, co stanowi około 90 tysięcy. Ale koszt po waszej stronie jest 90 tysięcy, mi o to chodzi. No dobrze, ale to dlatego jakby prostuję, żeby dobrze, ktoś, tak, kto będzie czytał albo słuchał pana. 90 tysięcy, tak. 30% dofinansowania całej... Tak, i to daje koszt 90 tysięcy. Natomiast cały koszt tej elewacji to jest ponad 300 tysięcy złotych. Kamienica jest bardzo duża, mieszkańcy zrobili tak. Palowanie, bo to jest budynek, późna secesja, jeżeli tutaj jest pan Andrzej Peszko, który może podpowiedzieć też. I budynek jest też obiektem wyjątkowym. Jest wykonany remont, czyli to fundamentów, palowanie za 180 tysięcy, klatka za 80 tysięcy, 120 tysięcy, bo już się też dowiadywałem, to jest remont dachu, tyle kosztowało mieszkańców, plus elewacja. Czyli mieszkańcy do chwili obecnej wykonali remont za 600 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy uzyskali z kredytów, a 100 tysięcy mieli z własnych środków. I teraz chcą dokończyć remont elewacji, który będzie kosztował ponad 300 tysięcy złotych i myśmy im dołożyli 30% wartości, to jest kwota 90 tysięcy złotych. I teraz jeszcze, jeżeli mogę, to powiem tak, ten budynek jest położony u zbiegu, zbudowany jest w 1910 roku. Jest na planie litery V z bogatą dekoracją późno-secesyjną, eklektyczną. Jest to jeden z najstarszych budynków tego kwartału zabudowy. I wspólnota tego typu nakłady już poniosła. Czyli zobaczcie Państwo, jak miasto ogromnie zyskuje, że mamy prawie 1 000 000 złotych wpakowane w budynek, a my dajemy kwotę wkładu 90 tysięcy. Ja to podkreślałem wielokrotnie, że nasz budżet jest bardzo duży, prawie 160 milionów złotych, z czego na inwestycje prawie 32 miliony właśnie dlatego, że wykonujemy szereg zadań, które dzięki wkładom własnym bardzo małym realizują bardzo duże zadania. Gdybyśmy dzisiaj policzyli te 90 tysięcy, bo one są w ramach tych 120 200 000, które przeznaczyliśmy na remont zabytkowych kamienic, to chcę Państwu powiedzieć, że wartość dodana, czyli całkowita wartość wszystkich tych obiektów zabytkowych, to jest na 3,5 miliona złotych. Zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądało w mieście, jak miasto ogromnie zyskuje, więc warunki i wszystkie szczegóły odnośnie obiektów, które dofinansowujemy, były przedstawiane na sesji Rady Miejskiej ostatniej. I też była informacja odnośnie tutaj do Pana, bo wiem, do czego Pan zmierzał, odnośnie dachu. I chcę powiedzieć, że dachów były remonty 8 takich kamienic, gdzie były robione tylko dachy, więc tego typu sugestie, które gdzieś tam w mediach padły, są moim zdaniem zwykłym nadużyciem. Nie można tego tak traktować. Nie. No tak, ale w tym budynku, właścicielem mieszkania jest sekretarz miasta. No, ale jakie to ma znaczenie? Ja panu powiem tak, właśnie o to mi chodzi, że w mieście Brzegu wiele kamienic, które remontujemy, to są kamienice, które mają ogromne znaczenie. Miasto Brzeg jest niewielkim miastem i jestem w stanie się tutaj założyć o czapkę śliwek, że w większości kamienic zawsze znałbym kogoś, kto tam zamieszkuje. I przede wszystkim my się opieramy nie na tym, kto tam mieszka, tylko jakie znaczenie ma ta kamienica, jeżeli chodzi o krajobraz przestrzenny naszego miasta. I też dla nas bardzo ważny jest wkład własny. Jeżeli pan jest właścicielem zabytkowej kamienicy, która będzie w strefie tej najważniejszej w mieście, i przyjdzie pan do mnie i powie, potrzebuje 10%, a daje, powiedzmy, potrzebuje 10% wkładu, to prawdopodobnie będzie pan miał dużą szansę, żeby być tym pierwszym, kogo dofinansujemy. Bo my zwracamy uwagę właśnie na obiekt i jaki jest wkład mieszkańców. I musimy to docenić, żeby właśnie ich mobilizować. Działanie moje jest zupełnie przemyślane. To ma działać na zasadzie pewnej akupunktury, żeby w każdym mieście,
każdym miejscu naszego miasta pobudzać ludzi do pozytywnego myślenia, że chcemy mieć ładnie, chcemy, żeby to wyglądało. I ta kamienica, chciałbym, żeby Pan, tak jak dzisiaj Pan przyszedł z tymi pytaniami, mógł przyjść Pan do mnie, jak się zakończy remont tej kamienicy i zrobić zdjęcie i pokazać i zapytać mieszkańców tego, nawet niekoniecznie tej kamienicy, ale tam, którzy mieszkają w tej części miasta, jaką mają opinię na ten temat, czy im się to podoba, czy jednak uważają, że nie powinniśmy tego robić, bo ja nie mam wątpliwości. Ja nie mam wątpliwości. Takim sztandarowym przykładem rewitalizacji z poprzedniego roku jest ulica Dzierżonia 8, 10, 12. Jak zostałem burmistrzem, to wszyscy myśleli, że żartuję, że te kamienice będziemy realizowali. Jako całość duża była kwota dofinansowania, dlatego że tam mieszkały osoby starsze, czyli osoby, które nie mają dochodu i stąd też musieliśmy rozważyć jakby możliwość wyższego dofinansowania. Całe szczęście, że tam nie mieszkał nikt z moich urzędników, bo pewnie to by nie przeszło, sądząc po dzisiejszym jakby tutaj kluczu spotkania, aczkolwiek są to bardzo ważne miejsca, tak samo jak kamienica na Jabłkowej, gdzie dzisiaj mogę powiedzieć, że został rozstrzygnięty już przetarg i za niedługo będziemy robili remont ulicy tej kamienicy na Jabłkowej, która jest najstarszą kamienicą w naszym mieście i jeżeli uda się zrealizować te pomysły, czyli dofinansowanie około tych 12 kamienic w mieście i nie wszystkie są w samym centrum, bo też jest kamienica na ulicy Rybackiej, jest też kamienica, muszę Panu powiedzieć, na ulicy Szkolnej i też przychodzili przedstawiciele wspólnoty, mówiąc mi o tym i myśmy zadecydowali, dlatego że niektóre wspólnoty miały roszczenie bardzo duże, czyli prawie 100% chcieli, żebyśmy wyremontowali, jeżeli pojawiają wspólnoty, które mówią: my nie chcemy dużo, my już mamy wkład, my mamy dokumentację. I na przykład na Szkolnej tak było, że kończyła się dokumentacja, bo ostatni rok ważności dokumentacji. Wspólnota mówi, każde pieniądze, jakie byśmy dostali, by nas zmobilizowały do tego, aby to zrobić. I myśmy to też brali pod uwagę, aby to uwzględnić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że osoby, które jakby kwalifikują, to nie są osoby, które można byłoby nakłonić do tego, żeby remontowały budynek, który nie ma znaczenia albo jest budynkiem nowoczesnym, bo jest w tym gremium osób, które kwalifikują i pan Romuald Nowak, dyrektor Panoramy Racławickiej, jest pan Andrzej Peszko, to są osoby, które rzeczywiście znają historię nie tylko naszego miasta i które byłbym ostatni, aby posądzać o jakąś stronniczość. W związku z tym no tak się dzieje, że jeżeli ktoś zamieszkuje w pięknym obiekcie i nie wymaga wielkiej pomocy i chce to robić, to moim zadaniem jako burmistrza to jest po prostu ludzi nakłaniać do tego, mobilizować, żeby miasto było coraz piękniejsze. I powiem Panu więcej, że jesteśmy przed remontem ulicy Ofiar Katynia i ulicy na przykład Ofiar Katynia i Piwowarskiej i też jadąc tam od razu skomunikowaliśmy tak, BPEC, PEWiK, gazownie też do tego, żeby już myśleli o tym, żeby wymienić te wszystkie urządzenia. Mało tego, ZNM, żeby myśleć o wiatach na śmieci, żeby murki naprawiać, żeby to było kompleksowe. Jeżeli gdzieś robimy remont, to wszystkie służby mają wokół w tym rejonie po prostu zainwestować pieniądze, żeby to miało efekt końcowy jakiś. I tak samo będzie na przykład tutaj ulica Wolności, Lechicka. Boisko zostało zrobione, w tym roku mamy plany, żeby zrobić chodnik i mamy plany zrobić nakładkę i chcemy zrobić stylowe lampy, takie, które będą wprowadzały do parku. I fakt jest, że to jest trochę nowe myślenie mojego autorstwa, ale wydaje mi się, że ogromnie na tym zyskujemy i będę tego bronił. Ja chciałem też, żeby Pan wiedział jedną rzecz, że ja nie krytykuję tego programu, tylko krytykuję to, że wskrzesił go Pan po wielu latach przerwy. No i mamy źle? Nie, bardzo dobrze. Tylko, że teraz tak, tylko, że w pierwszej kolejności, w pierwszym rzucie sześciu kamienic pojawia się Pana kamienica, w której Pan mieszka i tam został, ale nie, to niech Pan to skończy. Pojawia się Pana kamienica, w drugim rzucie, okej, okay, wytłumaczył Pan, w jaki sposób wygląda dofinansowanie na Krzyżowica, ale też pojawia się tam wysoce postawiony urzędnik tutaj w gminie, więc no mi tylko o to chodzi, że nie można było mogę po prostu tego dać, zrobić tego trochę później. Ale mogę jeszcze, gdybym się mógł. I teraz jeszcze nawiążę do następnej rzeczy, że ja nawet gdybym miał kamienicę i gdybym złożył do tego wniosek do finansowania, to i tak bym go nie dostał, tak? Nie, ja właśnie chcę Panu odpowiedzieć. Przede wszystkim na czym polega prawda, o której Pan mówi. W pierwszym konkursie, jak Pan zauważył,
dofinansowanie dostały wszystkie wspólnoty, które złożyły wniosek, czyli nikt nie odszedł z kwitkiem. Czyli nie, że ja sobie, bo gdyby była faktycznie sytuacja taka, że ktoś nie dostał, to mógłby tak to przedstawić, ale tego właśnie zabrakło w pana informacji, że wszyscy, którzy złożyli wniosek, otrzymali dofinansowanie. No tak, ale ta pula została podzielona. Ale jeszcze, jeżeli państwo pozwolicie, w pierwszym roku wszystkie wspólnoty, wszyscy, którzy złożyli wniosek i mieli gotowość dokumentacji, to zrealizowali. Moja wspólnota, z tego co wiem, bo możecie iść zapytać, sprawdzić w dokumentach, miała wniosek przygotowany już w 2008 roku. I wiem, że ubiegała się o to w poprzednich latach i nie otrzymała dofinansowania. Właśnie, czyli nie może pan powiedzieć, że wtedy burmistrz przewidywał, że zostanie burmistrzem. Mało tego, dostała ale bardzo... Ale pan program i od razu idzie remont. Dobra, ale mogę skończyć, bo ja pana wysłuchałem. Pan przedstawił w mediach jeszcze wtedy, kiedy nie było informacji, że robimy całą kamienicę. Ja nie mieszkam w domku jednorodzinnym, tylko w kamienicy. Z tego co wiem, to moja wspólnota napisała nawet jakieś pismo do szefa pana, do radia, że przedstawił pan nierzetelną informację na ten temat. Że dostali najmniejsze pieniądze na ten cel i że robili tylko dach. A w pana informacji było, że robią cały budynek, że ktoś, kto to czytał, mógł to zrozumieć, że robią cały budynek remont. Ta wspólnota też brała kredyt, też zbierała pieniądze. I w kontekście właśnie rzetelnej informacji to powinno być przedstawione, bo ja się tego nie obawiam. Ja nie mogę jako burmistrz, czy powiedzmy powiedzieć tak, państwo nie możecie się ubiegać, bo ja jestem burmistrzem miasta i dlatego musicie niestety tutaj nie brać udziału. Nie mam takiego wpływu. Oni funkcjonują tak jak pozostałe wspólnoty. Dzisiaj temat Krzeszowica przedstawiłem panu. Nie wiem, czy przekonałem, czy nie. Pewnie, że pan może, tak jak do tej pory, przedstawiać to w sposób taki wybiórczy. Proszę? No ja tak, ja mam nadzieję tylko, że robi pan to do tego, że nie do końca jakby zgłębia pan temat, a nie robi pan tego w złośliwości, powiedzmy, do mnie. I dlatego to prostuję. Ja dzisiaj transparentnie, tak jak pan sobie życzył, rozmawiam na te tematy, bo nie ma nic do ukrycia akurat tej kwestii. I cały czas też podtrzymuję ten temat zasadności pewnych rzeczy. I jeżeli rzeczywiście państwo chcecie mi pomóc i mieszkańcom, to chciałbym, żeby właśnie przedstawiać fajnie informacje na temat wielu rzeczy, które w mieście się dzieją, bo tak jak mówiłem, w kontekście kamienic bardzo dużo, moim zdaniem, miasto zyskało po tamtym roku. Może ktoś udawać, że tego nie widzi. Ja to na przykład widzę. Teraz, jeżeli uda się zakończyć ten projekt, tak jak powiedziałem, te 1 200 000, które zrobi prawie 3,5 miliona, myślę, że to też będzie odczuwalne w naszym mieście. I tu będę ogromnie szczęśliwy. Powiem więcej, mamy gro obiektów, które chcemy zagospodarować. Na przykład wiecie państwo, że kupiliśmy ten pałac na Jana Pawła. Ja dzisiaj publicznie mówię, że jestem w stanie odsprzedać za te same pieniądze każdemu, kto zadeklaruje, że wyłoży pieniądze, aby ten budynek żył. Żeby go wyremontować, prowadzić jakąś działalność, pozyskać pieniądze na remont. I ja nie chcę zarabiać. Ja chcę po prostu, żeby ktoś mi obiecał, że w jakimś chronologicznym czasie wyłoży swoje pieniądze, żeby ten budynek uratować. I uważam, że to jest wartość dodana, niezależnie od tego, czy pan będzie myślał, że można było na nim zarobić. My tego po to nie robimy.